Witam serdecznie Państwa na drugim spotkaniu pod tytułem Wielki Wybuch czy Wielki Bóg? Tak jak wczoraj ustaliliśmy, że nie będziemy robić żadnych wstępów. Tak, przechodzimy od razu do tematu, ponieważ temat jest dosyć obszerny. W 1968 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, ludzie po raz pierwszy polecieli w kierunku Księżyca. Nie mieli jeszcze na nim lądować, mieli go tylko kilka razy okrążyć i wrócić z powrotem. To właśnie tym ludziom, których widzimy na zdjęciu, dane było po raz pierwszy zobaczyć na żywo taki widok. Wschód Ziemi nad Księżycem. Gdy znaleźli się na orbicie okołoziemskiej i okołoksiężycowej, skierowali stamtąd niezwykłe słowa do mieszkańców Ziemi. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To pierwsze słowa z Księgi Rodzaju. Astronauci odczytali cały ten opis stworzenia, jaki tam jest zapisany, i zakończyli słowami: załoga Apollo 8 życzy dobrej nocy i wesołych świąt. Niech Bóg błogosławi wszystkim na dobrej planecie Ziemia. To było coś niezwykłego. To było tak, jakby Bóg przemówił z nieba i przypomniał ludziom, kto jest stwórcą i autorem tego wszystkiego. Bo ludzie wiedzieli od dawna, że słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. On rzekł i stało się. On powiedział i stanęło. Ile wiedzieli o kosmosie starożytni? Bardzo niewiele. Widzieli Słońce, ale nie umieli sobie wytłumaczyć, co to właściwie jest. Wiedzieli tylko, że wschodzi i zachodzi. Widzieli Księżyc, który co jakiś czas zmienia swój kształt, wygląd. Widzieli również te najjaśniejsze gwiazdy, tak jak tu w tym przypadku gwiazdozbiór Oriona. Tych słabszych nie widzieli gołym okiem, nie potrafili tego zliczyć. Widzieli też na środku nieba mleczną drogę i też nie mieli pojęcia, co to właściwie jest, ta dziwna mgiełka. Ale mimo wszystko to niewiele, co wiedzieli, wystarczyło im, aby wiedzieć, kto jest autorem tego wszystkiego, że to niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło Jego rąk. Potem nastąpił wielki przełom. W 1609 roku wielki uczony Galileusz zbudował pierwszą lunetę. Była to bardzo niedoskonała luneta, ona pozwalała powiększyć tylko 9 razy, ale to już wystarczyło, aby odkryć kratery na Księżycu, aby odkryć, że przy Jowiszu są 4 księżyce, a ta mgiełka słynna na środku nieba to nie była już mgiełka, ale mrowie gwiazd. Dzięki takiej zwykłej lunecie. Potem nastąpił bardzo szybki rozwój teleskopów. Budowano coraz to większe i doskonalsze, o ogromnej średnicy luster, 8 do 10 metrów nawet, o niezwykłej precyzji wykonania. Aż w końcu zbudowano coś takiego. Kosmiczny teleskop Hubble'a, który został wyniesiony na orbitę okołoziemską i od 20 chyba już 6 lat lata nam nad głową, 600 kilometrów nad nami. Ten teleskop kosmiczny ma tą przewagę nad tymi wszystkimi stacjonarnymi, że jest ponad tą mgiełką, w której są zanurzone wszystkie teleskopy naziemne. Ta mgiełka, ta atmosfera ziemska, ona powoduje wiele zniekształceń i powoduje, że obraz jest nieostry. A on jest ponad tym wszystkim, jest niezależny od atmosfery. Dlatego szczególnie dzięki niemu możemy oglądać niebo tak, jak jeszcze nigdy dotąd. Popatrzmy przez chwilę na kilka z tych niezwykłych, spektakularnych zdjęć, które zostały zrobione właśnie tym kosmicznym teleskopem Hubble'a.
Możemy wstrzymać przy tym oddech, bo nasi poprzednicy nie mieli okazji oglądać takich wspaniałych cudów stworzenia. Gromady gwiazd, mgławice pozostałe po wybuchach gwiazd supernowych. Być może na tym ekranie w tej chwili nie widać tego tak pięknie i spektakularnie, ponieważ jakość tego obrazu może nie jest najlepsza, ale naprawdę są to zdjęcia, które wzbudzają zachwyt. Nie sposób pozostać obojętnym, kiedy się je ogląda. To jest słynna mgławica w Orionie. Dla tych, którzy może troszkę się interesują astronomią, tu mamy już obrazy galaktyk różnego rodzaju. A jak się Państwu podoba to zdjęcie? Kompletnie czarne, zgadza się, tak miało być. Otóż astronomowie postanowili w pewnym momencie, upatrzyli sobie taki kawałek czarnego nieba na jednym ze zdjęć wcześniej wykonanych. Gdzieś pomiędzy gwiazdami znaleźli taki maleńki wycinek nieba, gdzie nie było kompletnie nic. I wpadli na pomysł, że no na pierwszy rzut oka nie ma tam nic. Ale gdyby tak zrobić zbliżenie i naświetlać to zdjęcie przez długi czas. I tak zrobiono. Skierowano teleskop Hubble'a właśnie w to miejsce, w ten maleńki wycinek nieba, który jest tak maleńki, że gdybyśmy mieli słomkę do napoju w długości 2,5 metra i próbowali przez tą słomkę patrzeć w niebo, to akurat taki obszar nieba znalazł się na tym zdjęciu. Ten teleskop wpatrywał się w to miejsce przez 11 dni i przez 11 dni zbierał te słabiutkie światło, które stamtąd docierało. I po 11 dniach wyłonił się taki obraz. Może nie robi największego wrażenia, ale to jest najważniejsze zdjęcie w historii ludzkości. Właśnie to zdjęcie. Ultragłębokie pole Hubble'a się to nazywa. Na tym zdjęciu naliczono 10 tysięcy galaktyk. Galaktyk. Dla przybliżenia, galaktyka składa się z miliardów gwiazd. 10 tysięcy galaktyk, o których nikt nie miał zielonego pojęcia, że istnieją. Wszyscy myśleli, że to już koniec, że dalej nie ma już nic po prostu. A okazało się, że to jest dopiero początek. Okazało się, że tak naprawdę wszystko zależy od przyrządów, którymi dysponujemy. Gdybyśmy mieli teleskop 100 razy większy niż teleskop Hubble'a, moglibyśmy oczekiwać, że gdybyśmy skierowali go znowu w jakieś ciemne miejsce, to moglibyśmy zauważyć jeszcze więcej, moglibyśmy sięgnąć jeszcze głębiej. I to nam zupełnie jak gdyby poszerzyło czy zburzyło całe dotychczasowe nasze rozumowanie. Można by oczekiwać, że po tak wielkich odkryciach podziw i szacunek dla Boga powinien znacznie wzrosnąć. Tymczasem okazało się zupełnie coś innego. Ktoś powiedział, zaprawdę niewierzący astronom jest szaleńcem. A jednak wszystko potoczyło się inaczej, bo w międzyczasie, po długich wiekach średniowiecza, ludzkość weszła w epokę oświecenia. Teraz człowiek i jego rozum znaleźli się na pierwszym miejscu. Szczególnie za sprawą rewolucji francuskiej, która, kiedy to Francja zerwała nie tylko z papiestwem, ale i z Bogiem. Był to czas, kiedy wielki rozkwit przeżywał ateizm. Gdyby oświecenie ograniczyło się tylko do odkryć geograficznych i wynalazków naukowych, nie byłoby w tym nic złego. Ale niestety nie na próżno jest powiedziane, że wiedza nadyma. Po kilku sukcesach człowiek stał się tak zarozumiały, tak dumny i tak pewny siebie, jakby zjadł wszystkie rozumy. Nagle mu się wydało, że wszystko wie i wszystko potrafi wytłumaczyć.
Tak więc wyrzucono Boga z wszechświata, ale została po nim ogromna pustka. Każda rzecz na ziemi i na niebie domagała się odpowiedzi na pytanie, skąd się to wzięło? W Biblii nadal były zapisane słowa, podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to wszystko stworzył. I w takich okolicznościach powstała teoria ewolucji. Miała ona jeden cel, zapełnić tę pustkę, która została po Bogu. To była teoria stworzona na zamówienie, jako zamiennik Boga. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy się dalej wgłębiać. Cały czas próbuje nam się wmówić, że to jest fakt naukowy. Nie, to jest pewna teoria wymyślona po to, żeby zapełnić pustkę po Bogu. Nie wszystko wymyślił Darwin. On dał tylko podwaliny tej pierwszej ewolucji biologicznej, że jakoby wszystkie organizmy zwierzęce i roślinne wyewoluowały z jednokomórkowca. Ale potem trzeba było wytłumaczyć, skąd się wziął ten jednokomórkowiec, tak? Więc wymyślono ewolucję chemiczną, która miała wytłumaczyć, w jaki sposób z materii nieożywionej, powiedzmy ze skały, mógł się utworzyć jakiś jednokomórkowy, żywy organizm. A potem powstał jeszcze jeden problem. A skąd się wzięła ta skała? Skąd się wzięła materia nieożywiona całego wszechświata? Więc trzeba było wymyślić ewolucję kosmiczną. I teoria Wielkiego Wybuchu została wymyślona właśnie po to, żeby wesprzeć teorię ewolucji. Za chwilę przyjrzymy się tej teorii Wielkiego Wybuchu, która jest początkiem niby wszystkiego, ale najpierw musimy obalić kilka mitów. Po pierwsze, nieprawdą jest, że wszyscy naukowcy wierzą w Wielki Wybuch. Jest wielu wybitnych naukowców, którzy otrzymali nawet nagrody Nobla. Nie byle jacy, nobliści, a oni wierzą w Stworzyciela. Mam dostęp do listy kilkunastu takich naukowców, ale przytoczę wypowiedź tylko jednego z nich. Albert Einstein powiedział, im bardziej zgłębiam naukę, tym bardziej wierzę w Boga. Po drugie, nieprawda, że wiara w Boga jest dla prostaków, a teoria ewolucji jest naukowa. To tak próbuje nam się zawsze wmówić, że jak ewolucja, to wiadomo, nauka to jest coś poważnego, sprawdzonego, wiarygodnego. Natomiast Bóg to jest dla jakichś tam ciemnych mas, które na niczym się nie znają, no to uwierzyli w jakąś bajkę o jakimś stworzycielu. Teoria ewolucji to jest też religia, tylko że ona wierzy w dwóch bożków. Mówiliśmy już o tym wczoraj. Czas i przypadek. Jak się tych dwóch bożków zejdzie według ewolucjonistów, to absolutnie wszystko jest możliwe. Druga rzecz to taka, że teoria ewolucji to jest religia opłacana z naszych podatków. Pomyślcie tylko, że w chrześcijańskim kraju, takim jak nasz, za przyzwoleniem władz uczy się teorii ewolucji, która jest kompletnym zaprzeczeniem wiary w Boga. Za pieniądze podatników pierze się mózgi naszym dzieciom i programuje się je na nowo. W chrześcijańskim kraju. I nie ma siły, żeby to zmienić. Po trzecie, nieprawda, że Wielki Wybuch jest faktem naukowym. Faktem naukowym w astronomii jest na przykład krążenie planet i księżyców. To, że Ziemia krąży na przykład wokół Słońca i po roku okrąża ją i przychodzi dokładnie w ten sam punkt z dokładnością do ułamków sekundy. To jest fakt naukowy. To można sprawdzić, powtórzyć. Nie ma żadnych wątpliwości, że tak jest. I dzięki temu, że Pan Bóg to wszystko tak precyzyjnie ustawił, to naukowcy mogą przewidzieć na kilka lat do przodu, kiedy będzie zaćmienie Słońca, gdzie będzie widoczne, na jakim obszarze Ziemi i w jakim czasie się rozpocznie. Co do minuty można to wyliczyć. To są fakty naukowe.
Faktami naukowymi są również pomiar odległości do najbliższych gwiazd, zaznaczam do najbliższych, takich, które są w odległości setek lat świetlnych, do 1000 powiedzmy. To można jeszcze dosyć precyzyjnie wyliczyć przy pomocy trygonometrii. To są fakty. Natomiast dział astronomii zwany kosmogonią, który zajmuje się pochodzeniem wszechświata, to jest pole do popisu dla ludzi z bujną wyobraźnią. Oni bardzo barwnie, kolorowo mówią o rzeczach, które nie występują w przyrodzie. Nie można ich w żaden sposób sprawdzić, a jednak oni nie wiadomo skąd wiedzą, że dokładnie tak było i upierają się przy tym. Drodzy Państwo, jak oni mogą coś wyliczyć, skoro oni nie znają nawet ilości materii we wszechświecie? Nie wiedzą, ile jest galaktyk. Ten przykład z tym czarnym zdjęciem, które mówiłem. Wcześniej już im się wydawało, że ogarnęli mniej więcej, gdzie są. Potem nagle się okazało, że trzeba ten horyzont przesunąć o wiele dalej. Kilka dni temu przeczytałem artykuł, który nosił nagłówek: Wszechświat może być 10 razy większy niż myśleliśmy. Naukowcy się wypowiadają. No więc jakie można tutaj obliczenia zrobić, jeżeli nie mamy danych wyjściowych? Co mądrego można wyliczyć? No to przypatrzmy się temu wielkiemu wybuchowi krok po kroku. Zacznijmy od tego, kiedy nastąpił wielki wybuch. Najpierw mówiono, że 20 miliardów lat temu. Potem spuszczono trochę z tonu i powiedzieli 18 miliardów. Potem powiedziano, że 15. W tej chwili wersja oficjalna na dzisiaj brzmi 13,7 miliarda lat temu nastąpił wielki wybuch. Jaka będzie następna data podana, nie mam pojęcia, ale już ta rozbieżność to jest kompromitacja dla nauki. No to w końcu kiedy to było? Mówimy o miliardach lat. 20, 13. To wszystko zmieniało się na przestrzeni bardzo krótkiego czasu. Teoria wielkiego wybuchu to jest kwestia kilkudziesięciu lat wstecz. I takie zmiany zaszły. Nie wiadomo, co jeszcze naukowcy wymyślą na temat kiedy. A teraz co wybuchło? Pierwsza wersja była taka, że cała materia wszechświata ściśnięta była w kuli o średnicy 2 bilionów mil. I ta kula wybuchła. Pofatygowałem się i policzyłem trochę, ile to jest to 2 biliony mil, bo to nic nie mówi nam. Drodzy Państwo, to jest ogromna kula, o wiele większa od systemu słonecznego całego. Tak dla wyobraźni, żeby było łatwiej zrozumieć, światło, które bardzo szybko biegnie, z Ziemi do Księżyca w ciągu sekundy potrafi przebiec, to tą kulę, jakby chciało przebiec od jednego brzegu do drugiego, to by 4 miesiące musiało biec. Także to ogromna kula. Taka była pierwsza wersja. Kilkadziesiąt lat temu to podawano. Potem znowu zrobiły się z tego miliony mil, potem już tylko 1000 mil, a już w 1983 roku powiedzieli, że ta kula była znacznie mniejsza od atomu. To wszystko mówią naukowcy. A wersja obecna brzmi, że wybuchło dosłownie nic. Bezwymiarowy matematyczny punkt, w którym zmieściła się cała materia wszechświata. To nic eksplodowało w wielkim wybuchu i uczyniło wszystko. Cały wszechświat wyewoluował dosłownie z niczego. Oni to nazywają nauką i umieszczają to w podręcznikach. Mówią, że wielki wybuch nastąpił miliardy lat temu, ale najwięcej wydarzyło się w pierwszej sekundzie. Podobno już po pierwszej pikosekundzie, czyli bardzo maleńkim ułamku sekundy, to nic rozrosło się do rozmiarów Układu Słonecznego. Czytam to i myślę sobie zaraz. Coś tu nie gra. Przecież Układ Słoneczny jest tak wielki, że światło ze Słońca do najdalszych planet to potrzebuje kilku godzin, żeby tam dobiec. A naukowcy mówią, że szybkość światła jest największą w przyrodzie i że nie da się szybciej. No to jak to możliwe, że kiedyś coś
poruszało się biliony razy szybciej niż światło. I wtedy naukowcy zaczynają opowiadać bajkę o osobliwości. Mówią, że to początkowe nic, to było coś tak niezwykłego, coś tak osobliwego, że nazwano to właśnie osobliwością. W tej osobliwości nie istniał jeszcze czas, on zaczął płynąć dopiero wraz z momentem wielkiego wybuchu, że poza tym, tą osobliwością nie było nawet próżni, bo nie było jeszcze przestrzeni. Ta przestrzeń zaczęła się rozciągać razem z wielkim wybuchem. Nie było jeszcze materii, ona się dopiero potem zaczęła kształtować i nie było nawet praw fizyki. One też dopiero powstały później, wraz z tym wielkim wybuchem. Dlatego twierdzą, nie możemy oceniać tego, co się wtedy działo w kategoriach obecnie panujących praw, bo osobliwość była od nich niezależna. A to ciekawe. Najpierw wyrzucili Boga z wszechświata, bo nie podlegał prawom fizyki. Był niezależny od czasu, od przestrzeni, od materii. Nie można go było zmierzyć, zważyć ani prześwietlić. Był nienaukowy, więc go wyrzucono. A na jego miejsce wstawiono osobliwość, która również jest niezależna od wszystkiego, niczemu nie podlega i również potrafi wszystko. I to ma być naukowe? Cóż za brak konsekwencji. Kolejne pytanie to dlaczego nic wybuchło? Tutaj naukowcy mówią wprost, nie wiadomo. Ale to niektórzy tak mówią. Są tacy ambitni, że i to potrafią wytłumaczyć. I wytłumaczyli. Powiedzieli, że to wielkie nic wirowało. I wirowało tak strasznie szybko, że aż się rozerwało na strzępy. No proszę, ktoś rzucił jakąś odpowiedź i poszedł sobie. No to przyjrzyjmy się, czy to możliwe, że tak właśnie było. Mówią, że to nic wirowało. Jak może wirować coś, co nie ma wymiarów? No bo osobliwość nie ma wymiarów. No to jak to wiruje, w którą to stronę? Jak szybko musi wirować coś, żeby się rozerwało na strzępy, a nie ma wymiarów? Popatrzmy, do czego zmierzam. Weźmy przykład karuzeli. Karuzela na swoim obwodzie ma zawieszone krzesełka na łańcuchach, prawda? Jeżeli wprawimy ją w ruch, to te krzesła zaczynają się odchylać pod wpływem siły odśrodkowej. Jeżeli karuzela nabiera jeszcze większych obrotów, to te krzesełka z tymi łańcuchami są w stanie do poziomu nawet dojść, prawda? Ale gdybyśmy do tej samej karuzeli przymocowali jeszcze dodatkowe krzesełko w tym miejscu, jak najbliżej osi obrotu, to krzesełko też się będzie odchylać, ale nie aż tak bardzo. Łatwiej przetrwać siłę odśrodkową blisko osi niż gdzieś dalej od niej. To teraz jaką prędkość trzeba nadać temu, żeby w samej osi nastąpiło rozerwanie? To wszystko jest razem absurdalne. Kształt wybuchu. Jeżeli coś wiruje, to musi mieć oś obrotu, tak? I teraz, gdyby rzeczywiście nastąpiło rozerwanie, to cząsteczki powinny rozpaść się w płaszczyźnie dysku. Prostopadle do tej osi. Zgadzacie się Państwo ze mną? Jest oś obrotu, kręci się to w ten sposób, rozrywa się na strzępy i cząsteczki rozlatują się na boki. Czyli w takim razie wszechświat powinien mieć kształt naleśnika. I to bardzo płaskiego naleśnika, no bo jak takie małe nic się rozerwało na boki, to wszechświat powinien być taki bardzo płaski. Nie wiem, jakby te galaktyki tam się potem ukształtowały w tym. Po prostu to jest niemożliwe. Więc popatrzmy na to inaczej. Nie wirowało nic. Wybuchło nie wiadomo dlaczego. Jeśli wielki wybuch miałby kształt rozszerzającej się kuli, tak jak normalny każdy wybuch, to wyrzucone cząstki powinny rozbiec się we wszystkie kierunki, a w środku powinna zostać pustka. Tak samo jak jest po wybuchu tutaj na tym zdjęciu
po wybuchu gwiazdy supernowej, gdzie wszystkie gazy rozbiegły się na wszystkie strony centralnie, w środku pozostała wielka pustka. One się nadal rozbiegają. Tak to powinno wyglądać. To samo obserwujemy, kiedy bomba wybuchnie, prawda? Jest lej w środku, kompletnie pusty, a te cząsteczki, cokolwiek tam było w tym miejscu, rozrzucone są na wszystkie strony. Jedne dalej, drugie bliżej, ale wszystkie są rozrzucone na boki. Tak to normalnie wygląda. Tymczasem rozmieszczenie galaktyk w kosmosie wcale na to nie wskazuje. Tu mamy model zaobserwowanego dotychczas wszechświata i okazuje się, że ten wszechświat, który na razie poznaliśmy, ma strukturę włóknistą albo gąbczastą, w każdym razie w miarę jednorodną. Nie ma żadnego środka pustego i coś tam na obrzeżach, tylko wszystko jest w miarę równomiernie rozmieszczone. Powstanie materii. Pierwsze 3 minuty po wielkim wybuchu to wdzięczny temat dla zwolenników tej teorii. Starają się wytłumaczyć, w jaki sposób jakieś dziwne cząstki, nie cząstki, porcje energii, sami nie potrafią tego nazwać, stopniowo zmieniały się, jakieś te egzotyczne rzeczy, które tam były, zmieniały się, łączyły ze sobą, zaczęły tworzyć jakieś jądra atomów, powoli zaczęła się tworzyć z tego materia. Przez pierwsze 3 minuty podobno to wszystko zachodziło. Ja nie studiowałem fizyki jądrowej, ja się nie będę wypowiadał na ten temat, ale chciałbym Państwu przytoczyć wypowiedź być może największego autorytetu w tej dziedzinie w Polsce, doktora Michała Gryzińskiego. On, czytając o tych kolejnych fazach wielkiego wybuchu, powiedział, cóż za wspaniały science fiction, czyli fantastyka naukowa, fikcja. To naukowiec tak powiedział, więc nie myślmy, że wszyscy naukowcy są tacy zgodni i jednomyślni w tych swoich poglądach. Może za szybko przełączyłem ten slajd, bo tutaj pokazane jest, jak po tych 3 minutach następuje stopniowe tworzenie się tej materii, która się zagęszcza, wiruje, tworzą się gwiazdy, galaktyki, a na końcu powstajemy my. Widzicie, jakie proste? Wszystko o tak się dzieje. Bez żadnego programu, a działa. Najmniejsze elementarne cząstki. Jakże mało o nich wiemy. Pamiętam, jak w szkole uczono mnie, że atom jest najmniejszą, niepodzielną cząstką materii. Potem odkryli, że ten atom z czegoś się składa, z jądra i krążących wokół niego elektronów. Potem powiedzieli, że to jądro też się z czegoś składa, mianowicie z protonów i neutronów. Potem powiedzieli, że to niepodzielne jądro można jednak rozbić. Materia zamienia się w energię. Ileż zmian nastąpiło w tym krótkim czasie. Dopiero co mówili, że niemożliwe, po chwili okazuje się, że możliwe. Tak na marginesie muszę się z Państwem podzielić taką jedną rzeczą, która mną osobiście bardzo wstrząsnęła. To, kiedy byłem jeszcze chłopcem, się o tym dowiedziałem. W jakimś programie telewizyjnym zaproszono naukowca do studia i pytano go na temat perpetuum mobile, czyli maszyny doskonałej, takiej, która raz wprawiona w ruch będzie się kręcić bez końca, bez doładowywania energii. Całe pokolenia ludzi próbowały zrobić taką maszynę i na razie się nie udało. Każda się zatrzymuje. I w tym momencie, kiedy ten naukowiec powiedział, że jak na razie jest to niemożliwe, dodał tak od niechcenia, mówi, no wprawdzie jest w przyrodzie takie urządzenie. Jest to na przykład atom wodoru, który składa się z jądra i krążącego wokół niego elektronu. I jeżeli nie będziemy w to ingerować, nie będziemy się wtrącać, to ten elektron będzie krążył wokół tego jądra bez końca. I dodał, no ale tego nie uczyniła ręka ludzka. I tak do mnie wtedy dotarło, jakie to niesamowite. Całe pokolenia ludzi próbowali coś takiego stworzyć i się nie udało, a Bóg z takich malutkich maszyn doskonałych stworzył cały wszechświat.
bo przecież z atomów się składa cały wszechświat i to są wszystko te maszyny doskonałe. Żaden problem dla niego. Jaka niesamowita przepaść między naszą mądrością a Bożą mądrością. Im więcej poznajemy, tym więcej pytań się rodzi. Kiedyś naukowcy myśleli, że wiedzą już wszystko na temat światła, że to jest fala elektromagnetyczna o długości takiej, takiej, do widzenia. Po chwili się okazało, że no niby tak, ale nie do końca, bo światło to również cząstki zwane fotonami. I znów trzeba było nanosić poprawkę. Czy ktoś wie do końca tak naprawdę, co to jest elektron? To nie jest głupie pytanie. Obojętnie, co Państwo odpowiecie, to będzie zła odpowiedź. Dlatego, że elektron podobno posiada masę. Naukowcy wyliczyli nawet, jaką masę posiada. Skoro ma masę, to znaczy, że jest z materii. Energia nie posiada masy, z tego, co ja przynajmniej wiem. A z drugiej strony, jeżeli on jest z materii, to to też jest niemożliwe, bo gdyby był z materii, powinien się składać z atomów, tak? A on sam jest cząstką atomu. Tenże elektron jest cząstką atomu. No to z czego to jest zrobione? Naukowcy często pędzą do przodu, coś tam powiedzą, tak to ma być i idą dalej, ale gdyby się temu przyjrzeć, to to nie działa. Albo neutriny. Zostawmy neutriny. Grawitacja. Naukowcy niechętnie, ale muszą przyznać, że nie wiedzą tak naprawdę, co to jest ta grawitacja. Co jest tą niewidzialną liną, która trzyma Księżyc na uwięzi i nie pozwala jej mu uciec. W jaki sposób ta siła grawitacji jest przenoszona przez próżnię, gdzie nie ma żadnego ośrodka? Bo jeżeli mamy na przykład dźwięk, który rozchodzi się w powietrzu, no to mamy ten ośrodek, w którym może się rozchodzić. Jeżeli mamy falę na oceanie, jest woda tym czynnikiem, który przenosi tą energię. Tam nie ma nic. Jakim cudem ta energia, i to tak wielka energia, jest przeniesiona? Ludzkość nie rozumie podstawowych zagadnień, a wypowiada się na temat początku wszechświata. I naukowcy również na tym się nie znają, bo gdyby się znali, to nie budowaliby wielkiego zderzacza hadronów pod ziemią na pograniczu Szwajcarii. Ogromna, niesamowita maszyna. Tu widzimy tylko najważniejsze miejsce tego urządzenia, gdzie dokonuje się właśnie rejestrowania tych cząstek, które są zderzane, ale tak naprawdę cała reszta to jest ogromny tunel o długości 27 kilometrów pod ziemią. Wyobrażacie sobie Państwo, tunel najeżony tutaj w tym rurociągu jest mnóstwo jakichś uzwojeń, elektromagnesów, jakichś instalacji chłodzących, aż strach wiedzieć, co tam jest. Taką ogromną machinę zbudowano, żeby badać zderzanie się cząstek. Bo jeszcze nie wiedzą. Dlatego zbudowali, bo jeszcze nie wiedzą, bo nie rozumieją, bo dopiero chcą poznać. Ale myślę, że najbardziej pożądaną rzeczą dla naukowców, najbardziej przydatną, to nie jest nowocześniejsze laboratorium, czy może bardziej skomplikowana aparatura. Najbardziej przydałoby się tym naukowcom trochę pokory. Pokory. Takiej pokory, jaką miało dziecko Samuel wspomniane w Biblii, kiedy zrozumiało, że Bóg go woła, odpowiedziało: mów, Panie, sługa Twój słucha. Albo takiej pokory, jaką miał wielki myśliciel Sokrates, który w pewnym momencie powiedział: wiem, że nic nie wiem. Jak z takim nastawieniem podchodzimy do badania czegoś, jest duża szansa, że coś znajdziemy, odkryjemy i zrozumiemy. Natomiast jeżeli przychodzimy z pozycji wszystko wiedzącego człowieka, to niestety. A jak się zachowuje większość naukowców? Tu widzicie Państwo na zdjęciu nowy teleskop kosmiczny, który jest w trakcie budowy,
który ma zastąpić tamtego emeryta, który już powinien skończyć swoją kadencję. Jest większy od tego Hubble'a, ma lustro o średnicy 6 metrów, z najlepszych materiałów, absolutnie niesamowite osiągi ma mieć. Powiem, że interesuję się bardzo teleskopami i bardzo śledzę również, jak idą postępy tego. I tak na swój sposób to przeżywałem. Podobno już w 2018 roku mają go wysłać, jak dobrze pójdzie. Tak się tym trochę podniecałem nawet, a w pewnym momencie ręce mi opadły. Bo naukowcy powiedzieli tak, jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyrządowi znajdziemy na pewno dowody popierające teorię Wielkiego Wybuchu. No jak z takim podejściem będziemy coś robić, to znajdą na pewno. Przecież jest takie powiedzenie, jak chcesz uderzyć psa, to kij się na pewno znajdzie. Czy tak powinni postępować naukowcy, którzy na siłę próbują pozbierać pewne fakty, żeby dopasować do jakiejś teorii? Uczciwy naukowiec powinien poszukiwać prawdy, obojętnie gdzie ta prawda go zaprowadzi. Powinien analizować wszystkie wyniki, wszystkie wnioski i szukać prawdy, a nie szukać czegoś, co by poparło to, co on sobie wymyślił. Według teorii Wielkiego Wybuchu, gdy już pojawiły się atomy, materia zaczęła skupiać się i wirować. I z tej wielkiej chmury gazu i pyłu zaczęło się tworzyć nasze Słońce i również planety. I było to 4,5 miliarda lat temu. Tak mówią, ale inna materia również w innych miejscach tworzyła gwiazdy. Mamy tu gromady gwiazd. Te gwiazdy tworzyły galaktyki, wszystko to pięknie razem wirowało. Galaktyki tworzyły gromady galaktyk, a z kolei gromady galaktyk tworzyły supergromady. I wszystko jak na komendę wskakiwało na swoje miejsce, tworząc coraz większy ład i porządek, coraz bardziej skomplikowane formy. I oczywiście działo się to zupełnie samo. I właśnie doszliśmy do tego fundamentalnego kłamstwa ewolucji, że wszystko coraz bardziej z biegiem czasu się rozwija i udoskonala, a jest to kompletne zaprzeczenie drugiego prawa termodynamiki, zwanego prawem entropii, które mówi, że rzeczy pozostawione samym sobie niszczeją, rozpadają się i przechodzą od stanu uporządkowanego do chaosu. Czyli dokładnie odwrotnie niż uczą ewolucjoniści. I to prawo jest faktem udowodnionym. Zresztą nie trzeba być naukowcem, żeby się o tym przekonać. Biblia o tym mówi już również, o tym prawie. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich. One zginą, ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata się zużyją. Widzieliście państwo taki obrazek? Nieraz pewnie. Doświadczenie życiowe uczy, że samo to może się coś jedynie zepsuć, zgnić, zardzewieć, rozpaść. Dom pozostawiony samemu sobie zamienia się w ruinę. Jeśli nawet byśmy zdetonowali w nim bombę, to nie poprawimy jego stanu. Wielki wybuch, jak każdy inny wybuch, spowodowałby tylko zniszczenie i chaos. Rozszerzająca się przestrzeń. Tłumaczy się to w ten sposób, że nadmuchuje się balon, ale wcześniej na jego powierzchni przykleja się monety lub guziki, które mają symbolizować galaktyki. Następnie nadmuchuje się ten balon i wtedy widać, jak odległości między tymi guzikami czy tymi monetami zwiększają się. I to ma ilustrować, co się dzieje z tą przestrzenią po tym wielkim wybuchu, że wszystkie galaktyki się od siebie oddalają. Wygląda to nawet przekonująco, ale aż do momentu, kiedy zamiast przyklejać tutaj jakieś guziki symbolizujące galaktyki, namalujemy je. Jeśli namalujemy je i zaczniemy nadmuchiwać balon, to okaże się,
że owszem, odległości między galaktykami się zwiększają, ale same galaktyki również zaczynają się rozciągać. I to jest bardziej wiarygodne, bardziej prawdopodobne. Galaktyki rosną razem z balonem. To samo zjawisko możemy zaobserwować, posługując się rzutnikiem. Rzutnik wysyła rozbieżną wiązkę światła. I jeżeli mamy tutaj obraz uzyskać na ekranie, na przykład tych galaktyk, to jeżeli ten ekran odsuniemy dalej, ta wiązka się rozszerzy bardziej i odległości między galaktykami się zwiększą na tym obrazie, a sama galaktyka również się zwiększy. Co to oznacza? Ano to, że gdyby teoria o rozszerzającym się wszechświecie i tej rozciągającej się przestrzeni była prawdziwa, to po pierwsze, galaktyki powinny zwiększać swoje rozmiary nieustannie. Gwiazdy w galaktykach również powinny oddalać się od siebie i zwiększać swoje wymiary. Ziemia na orbicie okołosłonecznej powinna być coraz dalej od Słońca. Również nasza planeta powinna być coraz większa. Wzorzec metra, który jest w Sèvres pod Paryżem, również powinien się rozciągać. Nasze tkanki i komórki powinny się również powiększać i w końcu doprowadzić do rozpadu całego organizmu. W końcu nawet każdy atom powinien ulec rozerwaniu przez rozciągającą się przestrzeń. To by było zgodne wtedy z tym, co tu widzimy doświadczalnie. Oczywiście ewolucjoniści mają i na to odpowiedź, bo oni na wszystko mają odpowiedź. Mówią, że nie, to nie tak. To nie tak należy rozumieć. Rozciąga się tylko pusta przestrzeń między galaktykami, natomiast same galaktyki pozostają niezmienne, ponieważ siła grawitacji nie pozwala się im rozpaść. Czy rozbieganie się na wszystkie strony sprzyja skupianiu się? Takie trochę może dziwne pytanie. Prawidłowa odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Albo się rozbiegamy, albo się skupiamy, tak? Popatrzmy się na te dwie cząsteczki. Jeśli prawdą jest, że od momentu Wielkiego Wybuchu Wszechświat wciąż się rozszerza, to jakiekolwiek dwie cząstki były na początku w takiej pozycji, to jeśli w tym momencie nie udało im się skleić, połączyć, przyciągnąć czy cokolwiek zrobić ze sobą, to w następnej sekundzie szansa na to o wiele bardziej spadła. I czas nic tu nie pomoże, miliony lat tylko pogorszą sprawę, bo z każdą kolejną sekundą szansa na to, że te cząstki się połączą, po prostu maleje. Te cząstki nigdy by się nie połączyły, jeśli faktycznie by się rozbiegały każda w inną stronę. Nie uformowałyby się w ten sposób żadne galaktyki, a wszechświat jest ich pełen. I każda z tych galaktyk cicho wyznaje, że hipoteza rozszerzania się wszechświata zawsze była pomyłką, a co za tym idzie, wielki wybuch okazał się wielkim niewypałem. Z której strony by nie popatrzeć, to jest po prostu bez sensu. To nie działa. Ta teoria jest tylko wytworem wyobraźni tych, którzy chcą wymazać prawdę o Bogu z wszechświata. Jeszcze dwa argumenty, które przytaczają ewolucjoniści. To są trudne argumenty i musimy się skupić teraz, ale przejdziemy przez to jakoś. Wielki astronom amerykański Edwin Hubble, który żył na początku XX wieku, naprawdę mądry gość, skoro jego nazwiskiem nazwano ten teleskop kosmiczny, no to musiał mieć jakieś zasługi, badał widma galaktyk. Światło z tych dalekich galaktyk przepuszczał przez specjalny jakiś tam pryzmat i otrzymywał taką ładną tęczę. Po rozszczepieniu światła tak wygląda widmo tego światła. Dodatkowo widzicie Państwo tu takie czarne kreseczki. Te czarne kreseczki świadczą o obecności pewnych pierwiastków w tym źródle światła, które gdzieś tam świeci. Każdy pierwiastek ma swoją jakąś charakterystyczną kreseczkę. Otóż ten Hubble zauważył, że jak badał coraz to dalsze i takie bledsze obiekty, to całe to widmo przesuwało się w kierunku czerwieni, a te kreseczki również,
szły, tak jak tu jest pokazane, im dalszy obiekt, tak przynajmniej on twierdził, te kreseczki coraz bardziej przesuwały się w kierunku czerwieni. On wytłumaczył, zinterpretował to w ten sposób, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem Dopplera, strasznie mądra nazwa. Polega to na tym, że w przypadku dźwięku na przykład, jeżeli na przykład jakiś samochód bardzo szybko koło nas by przejeżdżał, a my byśmy stali na poboczu, to byłby taki efekt. Nium, tak? Nie tylko, że coraz ciszej go potem słychać, ale ten dźwięk jest taki coraz niższy. To jest sprawdzone doświadczalnie, tak rzeczywiście działa. Oddalający się obiekt wysyła takie jakby niższe dźwięki. On uznał, że podobnie jest z tym światłem. I na podstawie tego przesunięcia tych kreseczek ustalił, że wszystkie obiekty się od nas oddalają, wszystkie galaktyki od nas uciekają, a te najdalsze uciekają najszybciej. Na podstawie tych kreseczek do tego doszedł. Zbudował wielką teorię, którą inni naukowcy, ewolucjoniści podchwycili, bo tylko czekali na to, żeby coś się rozbiegało. Mamy dowód, jest, trzeba to nagłośnić. I nagłośnili. Wszędzie o tym mówiono. I w końcu się to przyjęło, bo wiecie, kłamstwo, kiedy jest powtarzane 100 razy czy 1000 razy, w końcu jest odbierane jako prawda. Tak to spowszednieje, tak się oswoimy z tym, że w końcu akceptujemy. Tutaj mamy porównanie, że jeżeli w warunkach laboratoryjnych te kreseczki wyglądałyby tak, to przy jakiejś tam gwieździe jest już przesunięcie takie, przy galaktyce jeszcze dalszej takie, przy bardzo dalekich odległościach galaktyk to przesunięcie jest jeszcze większe. I tu jest ciekawostka, a przy kwazarach ono jest największe. Co to są te kwazary? Jeszcze chwilkę cierpliwości, zaraz dojdziemy. Otóż odkryto, że gdzieś tam hen na krańcu wszechświata są jakieś obiekty, które według tej metody są szalenie daleko, o wiele dalej niż najdalsze galaktyki, a jednocześnie niesamowicie promieniują. Tyle w nich jest energii, że tego się nawet nie da wyliczyć. Coś się nie zgadzało. No ale jak się coś nie zgadza, to pod dywan, nie? Pod dywan i idziemy dalej, udajemy, że nic się nie stało. Aż w końcu jakiś astronom, widocznie uczciwy gość, nazywał się Halton Arp, przyjrzał się temu i odkrył coś takiego. Odkrył galaktykę, która była teoretycznie nie tak daleko od nas, z tego przesunięcia wynikało z kreseczek, nie? Że ona jest w sumie przyzwoicie od nas i odnalazł tego kwazara, który dawał widmo o wiele bardziej przesunięte. Oznaczało to, że galaktyka jest bardzo blisko nas, a kwazar jest niesamowicie daleko nas. Tylko problem polega na tym, że ten Halton Arp dopatrzył się, że przecież te dwa obiekty są tutaj połączone mostem materii. Że one są w jednakowej odległości od nas, a mimo to galaktyka wysyła zupełnie inne widmo i ten kwazar też wysyła inne widmo, mimo że są obok siebie, że one są złączone ze sobą. Tak jak tutaj ma te spiralne ramiona, tak tutaj jest również połączenie. A więc w tym momencie cała ta teoria, którą wymyślił Hubble, wszystko to legło w gruzach, bo się okazuje, że to przesunięcie tych kreseczek jest spowodowane jakąś inną przyczyną, nie wiadomo jaką na razie, ale wcale nie musi to mieć związku z jakimś oddalaniem się czegokolwiek. No możecie sobie wyobrazić poruszenie w świecie naukowym, bo się okazało, że to nie jest przypadek. Zaczęto badać kolejne takie przypadki. Naliczono kilkadziesiąt kwazarów, o których wiemy na pewno, że są częścią galaktyk. I jest ta różnica w tych kreseczkach. Zgadnijcie, jaka była reakcja świata naukowego na to, co odkrył ten Halton Arp. Zamiast mu podziękować, że rewelacyjne odkrycie, przełom, nareszcie skierujemy to wszystko w dobrą stronę, jego przełożeni powiedzieli mu tak. Słuchaj, albo przestaniesz drążyć ten temat, albo ci odbierzemy dostęp do teleskopu. Co dla naukowca oznacza koniec kariery, bo co odkryje, jak nie dopuszczą go do teleskopu. Halton Arp był uparty, nie chciał zrezygnować, więc go odsunięto od teleskopu, zabroniono publikować jego artykuły,
podziękowano mu i zamknięto mu karierę. Nie tylko jego tak potraktowano. Wielu innych naukowców, którzy próbowali opublikować coś, co jest sprzeczne z dotychczas przyjętymi poglądami, po prostu jest spychanych na margines, po prostu są utrącani. Miało miejsce takie wydarzenie, że 43 naukowców napisało list protestacyjny, dlaczego w taki sposób się ich traktuje. No ale wiecie państwo, dlaczego takie dziwne podejście? Dlaczego nie zależy tym ludziom na tym, żeby prawdę odkryć? Wiecie dlaczego? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak? Co by było, gdyby tak nagle okazało się, że ten Harp miał rację i że nagle to wszystko trzeba zburzyć, cośmy do tej pory uczynili. Ile karier runęłoby na uniwersytetach? Wyobrażacie sobie profesora, który od 20 lat wykłada to samo i nagle okazuje się, że wykładał bzdurę? Więc najlepiej, jak mówię, uciszyć tych, którzy wystają z szeregu. Do widzenia. I jeszcze jest drugi argument ewolucjonistów na temat wielkiego wybuchu. Drodzy państwo, pozwólcie, że nie będę tego tłumaczył. Ja naprawdę bardzo starałem się zrozumieć, o co w tym chodzi. Bardzo się starałem i tego się nie da zrozumieć. Ale na szczęście pocieszam się tym, że ja po prostu mogę tego nie rozumieć, ale mnóstwo naukowców nie zgadza się z tym odkryciem. Na tym obrazku jest pokazany cały nieboskłon. Rozprostowana cała sfera po prostu, która nas otacza. I naukowcy dopatrzyli się, że ze wszystkich stron podobno dociera do nas jakiś szum, jakieś promieniowanie, bardzo delikatne, i ono jest ze wszystkich stron. I ktoś dorobił do tego teorię, ale nie będę w to wchodził, nie będę tego tłumaczył, bo to wszystko jest tak bardzo bez sensu, że po prostu szkoda na to nerwów. Kiedy ja próbowałem to zrozumieć, to przypomniało mi się, że w czasach mojego dzieciństwa krążyła taka seria absurdalnych zagadek. I jedną z nich przytoczę wam dla przykładu. Pytanie brzmiało, czym się różni kanarek i dlaczego? Już samo pytanie jest absurdalne, prawda? Odpowiedź brzmiała, bo ma jedną nóżkę bardziej niż drugą. Znowu odpowiedź bez sensu, więc pytanie dodatkowe. Co to znaczy, że ma jedną nóżkę bardziej niż drugą? Odpowiedź, to znaczy, że ma jedną nóżkę krótszą, a drugą taką samą. Można by się bardzo starać zrozumieć, ale o co chodzi, przepraszam. Tylko, że to można zmarszczek się dorobić na czole i to nic nie daje. To nic nie daje, więc uprościmy sprawę. Doszliśmy już do tego, że w tej nauce kto inny ma rację, a kto inny ma pieczątkę. I ten, który ma pieczątkę, jest ważniejszy. I tak to póki co działa. Że pewne fakty, pewne odkrycia są filtrowane i nam podaje się tylko te, które pasują do tego obrazka, który wymyślono na początku. Wszystko inne jest usuwane do kosza. Jeszcze jedna ciekawostka. Kiedy badano właśnie wszechświat, zachowanie się tych wszystkich galaktyk, wirowanie i tak dalej, coś zaczęło się nie zgadzać. Naukowcy stwierdzili, że brakuje masy, brakuje materii we wszechświecie, że jeżeli byłoby tylko jej tyle, co widać, to jest jej za mało, zgadnijcie o ile, o 90%. Wszystko się niby zgadza, tylko brakuje 90% energii. Niektórzy liczą dokładniej 94%. To wszystko się dzieje w świecie nauki, który my jako normalni ludzie postrzegamy jako jacy mądrzy ludzie, jacy wykształceni, oni to coś wiedzą. I opieramy się z wielkim zaufaniem na ich wynikach badań, a to wszystko razem jest bardzo śmieszne, a nawet bardzo, bardzo śmieszne. No i potem trzeba ratować sytuację. No musimy coś zrobić. 90% materii brakuje. Nie wiadomo dlaczego. Musimy wymyślić teorię, żeby to wytłumaczyć w jakiś sposób. I wymyślono
Jak się coś chce, to się zrobi. Podobno istnieje ciemna materia. Nikt jej nie widział, niczym niewykrywalna, a ona jest. Mało tego, wymyślano teorię czarnych dziur. Jejku, co to nie opowiadano o tych czarnych dziurach. Co się tam dzieje na pograniczu, że człowieka rozciąga, wciąga, wszystko na góry nogami staje. Niedawno czytałem wypowiedź jakiejś pani naukowiec, powiedziała, że teoria czarnych dziur to jest jedna wielka bzdura, jest niemożliwe, żeby one się ukształtowały. To jest prawdziwe oblicze świata nauki. Wystarczy tylko głębiej w to wejść i nie czytać tylko oficjalnych komunikatów, ale trochę poszperać obok w tych takich lewych kanałach informacji. I nagle okazuje się, że nieprawdą jest, że król ma piękne szaty. Okazuje się, że król jest nagi, beznadziejnie nagi. Tylko no nie wypada o tym powiedzieć, no bo jak to tak? Poza tym wszyscy dookoła mówią, że ma ładne szaty. Więc jak się tu wychylić? Zwracam się do wszystkich ludzi, których wiara zachwiała się z powodu teorii Wielkiego Wybuchu. Czy z powodu tych dwóch zdjęć, które tak naprawdę nie wiadomo, co oznaczają, bo sami naukowcy się sprzeczają. Czy z powodu tych dwóch zdjęć moja wiara w Boga ma się zachwiać? Mam się wyrzec wiary w Boga? Podczas gdy każde kiełkujące nasionko, każdy kwiat, każdy motyl, mrówka, każdy płatek śniegu niepowtarzalny, wszystko to razem krzyczy do mnie, że jest Bóg, Stwórca. Drodzy Państwo, gdyby dziecku pokazać dwa obrazki, bociana i kapusty, i gdybyśmy powiedzieli temu dziecku, to są dowody, że nie masz żadnych rodziców, to mądre dziecko nie da się na to nabrać. Dzisiaj szatan przez wszystkie media stara się wmówić ludzkości, że sami powstaliśmy z niczego, że żaden Bóg nie jest nam potrzebny. Drodzy Państwo, my jesteśmy dorośli, nie dajmy się na to nabrać. Hubble zachowywał się jak wszystko wiedzący lekarz. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do lekarza i mówi, co panu dolega, a wy mówicie, no panie doktorze, mam temperaturę i... A on wam przerywa i mówi, aha, czyli grypa, proszę, tu jest recepta na antybiotyk, dziękuję, następny proszę. Chcielibyście się leczyć u takiego lekarza, który nawet nie wysłuchał was do końca, który nie zlecił żadnych dodatkowych badań, żeby coś wykluczyć. On po prostu z góry wie, od razu. Bo ja bym nie chciał u kogoś takiego się leczyć. Czy naprawdę chcemy powierzyć swoje zbawienie lub potępienie w ręce ludzi, pewnych ludzi, w ręce naukowców, tylko dlatego, że oni mają wykształcenie? I któremu naukowcowi, któremu uczonemu chcemy zaufać? Izaakowi Newtonowi, bardzo wybitnemu człowiekowi z niesamowitym dorobkiem naukowym, tylko że on żył kilka wieków temu, który był bardzo wierzący w Boga i nie mógł się nadziwić nad mądrością Bożą? Czy też chcemy zaufać współczesnemu naukowcowi, Hawkingowi, który przykuty do wózka inwalidzkiego nadal uparcie twierdzi, że nie ma żadnego Boga, że to jest tylko bzdura, że to wymyślona przez ludzi dla ciemnych mas. Biblia mówi tak, gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. To głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tak mówi Biblia. Naukowcy ze swoimi teoriami przychodzą i odchodzą, a Słowo Boże jest niezmienne i trwa na wieki. To niezwykłe, że Bóg nie musi niczego zmieniać, nie musi niczego poprawiać. 3000 lat temu kazał coś zapisać i do dzisiaj jest aktualne. Czy nie jest to wiarygodny dowód? Czy nie warto się czegoś takiego chwycić?
Nauka nie jest ostatecznym autorytetem. Zbyt wiele razy się skompromitowała. Wystarczy wspomnieć, jakimi metodami leczyli lekarze w XIX wieku. Całkiem niedawno, w XIX wieku, 150 lat temu jeszcze. Wiecie, jakich lekarstw używano? Strychnina, chlorek rtęci, arszenik, opium, alkohol, tytoń. A operacje przeprowadzano narzędziami, które ledwo co otarto skórzu. Wody niektórym zabraniano używania, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, bo szkodziła. Wciąż się zastanawiamy nad skutkami tego wielkiego wybuchu. Powstanie Układu Słonecznego. Według teorii Wielkiego Wybuchu Układ Słoneczny powstał, jak mówiłem, z tego obłoku gazu i pyłu. W takim razie cokolwiek powstało w tym Układzie Słonecznym powinno mieć podobny skład, bo z tej samej materii powstało, tak? A więc zarówno Słońce, jak i planety, które gdzieś tam się podobno utworzyły same, powinny wyglądać podobnie, powinny mieć podobny skład. Ale różnią się i to bardzo. Skoro Słońce w 85% składa się z wodoru i helu, to planety skaliste typu Merkury, Wenus, Mars i Ziemia powinny mieć podobny skład. A wiecie, ile one mają tego helu i wodoru? Niecały 1%. To jak to się porobiło? Z tego samego się tworzyło, w tym samym czasie się tworzyło, a tak jakby ktoś tam manipulował przy tym, tak? Mnie to nie pasuje zupełnie. Dlaczego pierwiastki Księżyca są tak różne od pierwiastków Ziemi? Przepraszam, przeskoczył mi chyba jeden. O, właśnie. Księżyc jest tak niedaleko od nas, w tym samym czasie się formował, a jest zbudowany inaczej z innych pierwiastków niż na Ziemi. Układ Słoneczny podobno wyewoluował z wirującego obłoku gazu i pyłu. Jeśli tak, z tego wirującego obłoku, to wszystkie planety, wszystkie księżyce powinny wirować w tą samą stronę. Jest takie prawo, które o tym decyduje. Tymczasem okazuje się, że Wenus i Pluton obracają się w przeciwnym kierunku. Wszystkie księżyce w Układzie Słonecznym wokół planet powinny krążyć w tą samą stronę, a przynajmniej 6 z nich krąży w odwrotną stronę. Być może Pan Bóg, stwarzając to wszystko, specjalnie tak zrobił, żeby ośmieszyć teorię Wielkiego Wybuchu. Ale to tak sobie tylko myślę. Takie gazowe planety olbrzymie jak Jowisz. Jakim cudem to powstało z gazu? Wiecie Państwo, dlaczego tak mówię? Dlatego, że gazy w naturalny sposób w próżni ulegają rozproszeniu. Wyobraźmy sobie takie doświadczenie. Bierzemy balon, napróżniamy go, napełniamy go gazem. Najlepiej takim kolorowym dymem, żeby było widać go. Nadmuchujemy i udajemy się z tym w przestrzeń kosmiczną i przebijamy ten balon. Jak myślicie, co się stanie? Gaz natychmiast wyskoczy, tak? I teraz, no właśnie, prawdopodobnie będzie tak, że ten gaz się rozproszy i zniknie. I po chwili nie ma go. I nie wyobrażam sobie, że on by się zachował w ten sposób, że jak wypadnie z tego balonu, to się rozejrzy, fuch, z powrotem zrobi się kulka kolorowa. To nawet nie trzeba doświadczalnie robić. No gazy po prostu tak się zachowują, że się rozprężają. To jest naturalne dla nich. Podobnie rzecz się ma z tymi gazami powstałymi po wybuchu gwiazd supernowych. One rozbiegają się i nie widać, żeby miały ochotę się zagęszczać. One po prostu rozbiegają się i nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. Kto zmusił te gazy, żeby je wszystkie razem w jakiś sposób do siebie ścisnąć? Pierścienie Saturna. Bardzo efektowne widowisko. W tą stronę są bardzo szerokie, ale gdybyśmy z tej strony, od strony krawędzi na nie spojrzeli, to wyglądałyby mniej więcej tak. Mają bardzo cienką warstwę, kilka kilometrów zaledwie, i składają się z takiego latającego gruzu.
różnego rodzaju kamienie, skałki, no do wielkości ciężarówki powiedzmy. I teraz pytanie, jak one tam krążą od 4,5 miliarda lat, to miały naprawdę dużo czasu, żeby się wreszcie zagęścić, żeby się skupić, żeby stworzyć jakiś księżyc z siebie, tak? A one nie wykazują najmniejszej ochoty, żeby się łączyć i skupiać. Znowu ta teoria nie działa. Planeta Ziemia, nasz dom. Powolutku zmierzamy do końca. Mamy jeszcze tylko 12 slajdów. Nasz dom, planeta Ziemia, są tysiące parametrów potrzebnych do stworzenia warunków do życia na Ziemi. Odległość od Słońca. Gdyby była o kilka procent bliższa, oceany by się zagotowały. Gdyby była o kilka procent dalsza, wszystko by zamarzło. A my się znajdujemy dokładnie tam, gdzie trzeba. Siła grawitacji, ciśnienie atmosferyczne, grubość skorupy ziemskiej, okres obrotu Ziemi, no tysiące tego po prostu. Zabezpieczenie Ziemi przed promieniowaniem kosmicznym. Jakże nieprzyjemne jest to środowisko kosmiczne. Jak bardzo trzeba zabezpieczyć kosmonautów, żeby ich można tam było wysłać, bo by nie przeżyli tego. A my tu sobie chodzimy spokojnie, nieświadomi po Ziemi. Wszystko ktoś za nas załatwił, jesteśmy bezpieczni. Wszystkie te czynniki sprawiają, że życie jest możliwe i przemawiają za tym, że musiał być projektant. A naukowcy nie chcą tego przyznać, bo jeśli jest projektant, to musieliby przed nim zdać sprawę. Takie porównanie trzech najbliższych planet. Ziemia i sąsiadki, Wenus, Mars. Są w sumie stosunkowo blisko siebie. Można by oczekiwać, że na tych innych planetach też jakieś tam skromne życie powinno się rozwinąć. Może nie takie bogate jak u nas, ale cokolwiek chociaż. Okazuje się, że na tej sąsiedniej bliźniaczej planecie, która jest prawie dokładnie tak samo duża jak Ziemia, jest piekło. Pierwsza sonda, która wylądowała, rosyjska, rozpadła się po 2 godzinach. Zdążyła tylko jedno zdjęcie przesłać i rozsypała się, bo tam jest jak w piecu, ponad 400 stopni. Trujące gazy, opary kwasu siarkowego, efekt cieplarniany, po prostu jedno wielkie piekło. Z drugiej strony mamy Marsa, na którym nawet na równiku, w najlepszym układzie, mamy temperaturę 0 stopni. Wciąż jest około 70 stopni mrozu. Kompletna pustka, pustynia, martwota. A tu mamy Ziemię, na której są tak nieprawdopodobne warunki stworzone, że po prostu woła to o kogoś, kto to zrobił. Dla tych, którzy wierzą w stworzenie, nie jest to żadna niespodzianka, bo w Biblii już dawno zostało powiedziane, tak mówi Pan Stwórca Niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Wszystko, czego potrzebujemy do przeżycia i szczęścia, jest wokoło. Niczego nam nie brakuje, więc musiał być ktoś, kto to przygotował. To nie mogło stać się przez przypadek. Bóg wiedział, jak wielkie kłamstwa i zwiedzenia będą w czasach końca, dlatego właśnie do tych pokoleń ostatnich Bóg kieruje w swoim słowie ostatnie dramatyczne wezwanie. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morza i źródła wód. Świat zapomniał o swoim Stwórcy, tak jak zapomniał o czwartym przykazaniu z jego dekalogu, które miało być pamiątką stworzenia. Właśnie to przykazanie miało być pamiątką stworzenia, o którym cały czas mówimy. Bóg mógł upamiętnić dzieło stworzenia na różny sposób. Mógł wybudować gigantyczny pomnik, albo mógł stworzyć gigantyczną tablicę pamiątkową z jakimś napisem, że to On. Ale w swojej mądrości wymyślił inny sposób, mianowicie pomnik z czasu stworzył. Co 7 dzień człowiek miał się zatrzymać, odłożyć wszystkie czynności na bok i miał poświęcić ten czas, aby oddać Bogu chwałę za cuda stworzenia. Tak właśnie czynił nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Dziś nawet chrześcijanie tak daleko odeszli od Boga, że ogromna większość z nich nawet nie wie, że takie przykazanie istnieje.
nie wiedzą nic o sfałszowaniu 10 przykazań Bożych, a na temat pochodzenia świata nie wiedzą, co myśleć. Chrześcijanie nie wiedzą, co myśleć na temat pochodzenia świata? Do czego to doszło, drodzy Państwo? Przecież to jest przerażające. Gdyby ludzie zachowywali to czwarte przykazanie, które jest pamiątką stworzenia, nie rozmawialibyśmy dziś o żadnym wielkim wybuchu, niepotrzebne by były żadne wykłady na temat teorii ewolucji. Ludzie by wciąż doskonale wiedzieli, skąd pochodzą i do kogo zmierzają. A skoro zapomnieli, to przypomnijmy choć fragment tego oryginalnego, niesfałszowanego czwartego przykazania. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Przez 6 dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia 7 i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. To było przykazanie zaczerpnięte z katolickiego przekładu księdza Jakuba Wójka za probatą kardynała Karola Wojtyły, który potem został papieżem Janem Pawłem II. Tak więc musimy uwierzyć jednej z dwóch ksiąg. Albo uwierzymy w Słowo Boże, które rozpoczyna się od słów na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, albo musimy uwierzyć w księgę ateistów, która rozpoczyna się od słów na początku był wielki wybuch, który ukształtował wszystko łącznie z nami. Według mnie trzeba o wiele większej wiary, żeby uwierzyć w tą drugą wersję. O wiele większą wiarę, że coś zrobiło się samo. Osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że to wielki Bóg stworzył wszechświat i zostawił po sobie wystarczająco dużo śladów na niebie i na ziemi. Ale jest jeszcze jeden dowód. Jest jeszcze druga rzecz, która utwierdza mnie w tym przekonaniu. Otóż w swoim słowie Bóg zachęca nas, abyśmy doświadczyli Go. Doświadczcie mnie, wystawcie mnie na próbę, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Ja doświadczam Go już od wielu lat i przekonałem się nieraz, że On jest Bogiem żywym, który odpowiada na modlitwy i który jest takim Bogiem, jakim się przedstawił w Piśmie Świętym. Dlatego mogę śmiało powtórzyć za Adamem Mickiewiczem, że czucie i wiara więcej mi mówią niż mędrca, szkiełko i oko. Wiara, o której wspomniałem, ta właśnie przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. To już ostatni slajd. Już wkrótce przyjdzie czas, że kłamliwe usta umilkną. Również te, które propagują kłamstwo o wielkim wybuchu i teorii ewolucji. Gdy Pan objawi się na obłokach, umilknie przed Nim cała ziemia. Gdy wszystkie narody zostaną zgromadzone przed Jego białym tronem, wtedy wszystko będzie jasne i oczywiste. Ale wtedy za późno będzie, żeby stanąć po stronie Boga. To trzeba zrobić wcześniej. To trzeba zrobić teraz. Chciałbym, żebyśmy wysłuchali teraz pieśni. Mówiliśmy o rzeczach wielkich, o kosmosie. Posłuchajmy pieśni o człowieku, o jego wielkości, a może raczej o jego małości. Zapraszam moich przyjaciół. Jesteś mały człowieczku, że kolan swych słabych nie zginasz i głowę masz wciąż podniesioną, chociaż na ziemi nic nie masz, a przecież Jezus Bóg nasz i Pan uniżył siebie, byś Ty mógł żyć. Na krzyż Golgoty z pokorą szedł, by zbawić Cię. Twe usta wciąż dumne i harde i słowa po wodzie puszczają. Nie lękasz
się bluźnić i kłamać, choć słowa te w Ciebie trafiają, a przecież Jezus Bóg nasz i Pan uniżył siebie, byś Ty mógł żyć. Na krzyż Golgoty z pokorą szedł, by zbawić Cię. Kim jesteś, mały człowieczku, że Boga się wcale nie boisz i myślisz, że sam jesteś Bogiem, choć ledwo na nogach swych stoisz, a przecież Jezus Bóg nasz i Pan uniżył siebie, byś Ty mógł żyć. Na krzyż Golgoty z pokorą szedł, by zbawić Cię. Myślisz, że sam jesteś bogaty i więcej nic Ci nie trzeba, a nie wiesz, że ślepy i goły, żałosny nędzarz i biedak, a przecież Jezus Bóg nasz i Pan uniżył siebie, byś Ty mógł żyć. Na krzyż Golgoty z pokorą szedł, by zbawić Cię, a przecież Jezus Bóg nasz i Pan uniżył siebie, byś Ty mógł żyć. Na krzyż Golgoty z pokorą szedł, by zbawić Cię. Dziękuję bardzo za tą przepiękną pieśń. Państwu dziękuję również za to, że wytrwaliście ze mną i że razem przeszliśmy przez ten temat. Jeżeli nie jesteście jeszcze Państwo może przekonani, czy z tą teorią ewolucji to jest tak, czy tak, koniecznie zapraszam, przyjdźcie za tydzień na kolejne spotkanie w sobotę o godzinie 17. Będziemy mówili o tym, skąd się wzięło życie. Jeżeli do tej pory niektóre rzeczy wydały Wam się absurdalne w teorii ewolucji, to jeszcze wszystko przed Wami. Przekonacie się, jak niesamowite niedorzeczności są podawane nam do wierzenia. Bardzo Państwa zachęcam, jednocześnie przypominam, tak jak wczoraj, jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze tej książeczki i tej płyty, bardzo ciekawe, polecam, aby przy wyjściu można sobie odebrać, tam mój przyjaciel je wręczy. A dzisiaj dziękuję już Państwu za przybycie, za udział i życzę Państwu dobrej nocy. Do zobaczenia za tydzień.